Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i myślę, że moglibyśmy zamiast ruszyć od razu do tej Yennefer, chociaż może, dobra. Obiecałem, że będziemy troszeczkę bardziej szli w kierunku fabuły, w kierunku głównych questów, także myślę, że tym się właśnie zajmiemy. O właśnie, umarł król, niech żyje król, kurczę ty, to tak się nazywa w ogóle. O, nie wierzę w to. Nie miałem zielonego pojęcia. Tak sobie strzeliłem tylko takim tekstem. Kurczę, ale mi się trafiło, no. Przyfarciłem, że hej. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy... Udaj się do kwatery Yennefer, załóż święty strój. Poczekaj. To wypadałoby to, kurczę, wybrać od razu, nie? Gdzie jest ta kwatera Yennefer? Tu? Aha, dobra. I tam mamy się spotkać. Nie ma problema. Nie wiem, ja bym... Równie dobrze mógłbym założyć swój strój, który mamy. No ale dobrze, no. Nie ma najmniejszego problema. O, nie gadaj, że tu jest tam na dole. No ludzie, kto to projektował w ogóle? A bym do wody nie doskoczę do wody nawet. Boże, jaki bez sensu. Podejdź bliżej, nieznajomy. A tu? No też nie ma co skakać. Nie ma jakiejś szybkiej drogi na dół? Ech, ale się dałem zrobić w bambuko. Kurczę. No mówię, na bank to będzie po drodze, się okazało, że no nie. No w sumie to nawet nie na bank. Szkoda. A to niby czemu? Bo nie. Ciekawe, czy taki mocny na jakiego wygląda. Branie z rodu Tirsa! Mężny nasz królu! Ty, a może... Może ten chłop będzie nas inaczej mógł ogolić? Dziś od rana może spokojny. Tak jakby bogowie uszanowali śmierć wielkiego konunga Brana. Jesteś krawcem? Jestem. Prawdopodobnie jedynym na wyspach. Ty, a pokaż mi, co masz. Chętnie obejrzę sobie twoje towary. Mądrze. U mnie byle czego nie uświadczysz. Jednak z tego, co widzę, to... Niczego szczególnego to ty tutaj nie masz. No dobra, to ostrzyżesz mnie? Skoro tak dobrze radzisz sobie z nożyczkami, może byś mnie ostrzył. Zwykle tego nie robię, ale podróżnemu odmówić nie wypada. Czyli najpewniej jest beznadziejny w tym swoim fachu. Chcę zmienić... czekaj, zgolona broda, broda, brudka. Wąsy i bokobrody. Dobra, zgolona broda. Jak już idziemy na tą stypę, no to warto byłoby jakoś wyglądać, prawda? Chcę zmienić fryzurę. O Boże, luźno zebrane włosy związane z tyłu głowy, golenie i koński ogon, długie rozpuszczone, niezbyt długie rozpuszczone, włosy wygolone na skroniach i koński ogon. Co to znaczy, na skroniach wygolone i koński ogon? To co... Dobra, idziemy stąd. To co często mówili, że to wygląda jak ten. Chociaż nie, to jeszcze wygląda ok. Lepsze jest tylko to, co tak palcem właśnie pokazuje na monitor. To co trochę wyżej, tak mają tę kitkę taką mikro. I generalnie to się śmiali się, że to jest ten. Worek na śmieci. Fryzura na worek na śmieci. Coś się ze mną ma pić? Ja podziękuję, nie chcę. Ale karczmasz, cześć. Witaj, jestem Geralt. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Nie do końca. Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. Pokaż mi swoje towary, gramy w gwinta. Normalnie, dawno nie było. No proszę, żywiołak ziemi, potwory. Potwory...
Karta neutralna, pożoga. Przyda się. I poroniec potwory. Szkoda, że to talia potworów, no ale cóż. Nie ma problemu. Zagrajmy w karty, panie kolego. Szczerze mówiąc, mam ochotę na karty. Może partyjkę gwinta? Gwintowi nigdy nie odmawiam. No i słusznie. Dobra, chcę tę pożogę u siebie. Ło kurczę, Geralt z Rivii. 15 punktów ataku. Możemy coś wyrzucić niepotrzebnego? Czekaj, tu mamy dwie takie. Szpiega, no to zostawimy, wiadomo. Ja może Demavenda wyrzucił. No i rozpocznijmy grę. Co my takiego tutaj ciekawego mamy i co możemy odrzucić? Bożą podporami gra, niech to... Aha, nic szczególnego tu kurczę nie widzę, szczerze mówiąc. Dobra, to zróbmy tak. Pożoga może się przydać. No szkoda, że szpiega nie ma, no ale okej, trudno, spróbujmy. Tylko pamiętać, nie zagrać tego, pożogi teraz. Co to jest? Aha, no to świetnie, fajnie. Ech, nie wiem czy pamiętacie, ale nie znoszę grać przeciwko potworom. I cyk, pożoga, elo. O, proszę. Coś to podejrzany ruch był. O, szpieg, jak miło. Kurde, pożoga, serio. Słuchaj, co ci mam powiedzieć, no. Słabo wyszło. Jak to jedna tylko? No nie, to... Mogę pożogę przywołać? Niezbyt, ale mogę to. I cyk, cała ta. Nice. Ładnie poszło, ładnie. Nie ma tego złego. Dobra, nie ma sensu już tego kontynuować, także ja podziękuję panu. Fajnie było. Przyjemnie. Jaką kartę mi dasz? Wielkie korony, spoko. Ból. No to super. Nie jestem jakoś szczególnie zachwycony. Ja, to musi być pokój Yin. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. No to jest. Nikt nie rodzi się czarodziejem, zbyt mało nadal wiemy o genetyce i mechanizmach dziedziczności. Zbyt mało czasu i środków poświęcamy na badania. Niestety, prób dziedzicznego przekazywania zdolności magicznych dokonujemy stale w sposób, że tak się wyrażę, naturalny. A rezultaty tych pseudoeksperymentów nazbyt często widzi się w rynsztokach miast i pod murami świątyń, okej? Okay? Co masz na myśli? Niezbyt wiele widzi się i napotyka katatoniczek śliniących się i robiących pod siebie proroków, wieszczek wioskowych wyroczni i cudotwórców.
Oni też mogą mieć potomstwo, też mogą przekazać mu zdolności, okej. A przypadkiem nie jest tak... O, kolejny quest z Gwintem. Nie jest przypadkiem tak, że czarodziejki tu były bezpłodne, tak samo jak i ten? Jak i Wiedźmin? Skelligi, dawaj mi, bo ona jest tam na czarno, czy coś takiego, no to weźmy to. To już mamy w swojej kolekcji, też. O, widzisz, tu jakieś rzeczy są jeszcze do zbadania, hola. Wypchany jednorożec. Hehehehehehe. Tak, kto czytał, ten wie. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. Glamarię. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. Przeszukał jej całą chatę w ogóle. O, dziennik Yennefer, no proszę. Coraz częściej myślę o schwytaniu Jeana. Ujarzmienie jego mocy powoli staje się dla mnie obsesją. Odnalezienie książki Amosa, Far i Ipsisa potwierdza to, co od dawna podejrzewałam. Zmuszenie Jeana do posłuszeństwa jest możliwe. Według Var Ipsisa, który jest wybitnym specjalistą od Jeanów, zmuszenie takiego stworzenia do uległości jest trudne, ale nie niemożliwe. Jemu się udało. Nie znaczy to niestety, że możemy zastosować te same metody, ponieważ każdy osobnik Jeana jest inny i na każdego trzeba znaleźć odrębną metodę działania. Do dyspozycji mamy spory zasób czarodziejskich umiejętności. Wydaje mi się, że w połączeniu ze sprawnością Geralta mogłoby nam się udać. Trzeba tylko znaleźć Jeana, a już to nastręcza sporo problemów. Szczerze mówiąc, aż się zastanawiam, kto prowadzi taki dziennik i szczegółowo opisuje swoje plany. No przecież to jest w ogóle kompletnie nieodpowiedzialne i bez sensu. No nieważne. Co my tu mamy? Porównaj to do kuszy, którą mamy. No jest lepsza i to po stokroć. Czy ja tu coś mam jeszcze zrzucić? No chyba nie. Ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby tak naprawdę ubrać się... Ty, aż ciekawy jestem. Weźmy to, co kupiliśmy kiedyś na tę imprezę w Nilfgaardzie. Czyli to... To, bez rękawic, no tak. Weźmy to i zobaczymy, czy tak naprawdę... No tak, nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi, da? No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? No właśnie, no i to nie jest taka prosta odpowiedź tak naprawdę. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Jesteś obcy. Wasz sektor. Tu mieszkają porządni ludzie. Nie jest to takie proste z uwagi na to, że... No właśnie. Geralt teoretycznie oczywiście... Kurczę, tu można było na skróty iść, serio. Geralt teoretycznie zażyczył sobie, żeby Jean zniknął czy coś takiego, przynajmniej według książek i... No dużo jest takich... Jakby nawiązań co do tego, że... Ta miłość między Geraltem a Yennefer wynika tylko i wyłącznie z czaru i z ostatniego życzenia, tak jak notabene właśnie miał tytuł ten rozdział, Ostatnie życzenie. I książka w ogóle cała miała ten tytuł. Wynikało to z tego, że no, on sobie czegoś zażyczył i przez to, że sobie czegoś tam zażyczył, no to generalnie ta miłość cała Geralta i Yennefer, no to jest tylko i wyłącznie życzenie spełnione przez Jeana. No i teraz będziemy mogli zdecydować, czy to faktycznie jest tylko i wyłącznie życzenie. Niechaj echo poniesie dźwięki między klifami. Tylko i wyłącznie życzenie, czy prawdziwe uczucie. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego. Kurczę, nie zapisałem tego. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Skellige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna.
I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym branie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. No właśnie! I się tu zastanawiałem, czy nie lepiej ubrać to, co mieliśmy z Nilfgaardu. Wiem. Nie lubisz też pod... Dobra. Czekaj. Racja. Ja jestem ciekaw prostu tego... Czekaj. Mnie ciekawi, to sobie... Zaraz się słyszymy. No właśnie. Wczytałem grę, gdyż chcę zobaczyć, co się stanie... Co ja zrobiłem? Aha, wyrzuciłem miecz. Co się stanie, gdy przyjdziemy do niej w stroju, który mamy z Nilfgaardu? Dźwięki między klifami! Na mój znak! Szybki zapis. Brando, kurczę, zapisałem idealnie przed wejściem. Potrzebuję godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Dobra, to już było. I to już było. Trzeba... Tak. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym branie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralt. Tak, to wiem. Świetny strój. Wyglądasz... Czyli jednak to było lepsze rozwiązanie. Ty olśniewasz. Wiesz... Chciałaś zabłysnąć, to się było brokatem obsypać. Szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. O, tak tylko mówisz. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Idę jeszcze ja. Będę ci mówił to, co myślę. Ooo! Na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Ale ta suknia musi być ubrudzona na dole. Co przywieźliście na... Ciąga tym po ziemi. Chleb, owczy ser. Widzicie? Mówiłem, że to jest świetny pomysł, żeby się przebrać właśnie w ten strój. Wydartymi czarnymi. Zastanawiałam się. Tylko chciałam sprawdzić, czy aby na pewno włączyłem nagrywanie. I co, rozczarowałem cię? Właściwie to nic się nie zmieniło. To dobrze, źle? Że ufarbuję włosy na czarno? Czarny ilg, niezłe co. Ludzie się zmieni... Pani Yennefer? Panie? Witaj, no. Jan Baldzie. Moim towarzyszem jest Geralt Slytherin. Zaszczycony jestem. No widzę. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla. I każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancraig. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Cers. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Silny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Cerys Ancraig jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom.
I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Cerys zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry. A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. To... Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Czyli? Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Dać jej wygrać? Nie dawać jej wygrać? Zresztą zsrał to pies, nigdy nie oddaje. Właśnie najgorzej, bo nie wiem, czy mam jej dać wygrać. Pośpiesz się, staruszku! Boże, znowu za szybko klikam. Pokaż, na co cię stać, po gromco potworów! Nie ma sprawy. A, pokonaj Cerys w biegu na szczyt góry. A, nie mogę zapisać. Kurczę! Nie wiem, czy jej nie odpuścić właśnie. Aha, nie mogę nic jeść, okej. Wygrałem. Tylko włos. Co ty gadasz? Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Mogłem dać jej wygrać. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Kurczę, naprawdę, mogłem dać jej wygrać. Nie będę pił. Nie, trzymam się zasady. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Za tydzień. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać. Ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Porozmawiaj z Yennefer na osobności. No to prowadź! A! Z jakiego wiesz? Co by to powiedz mi. Aoi! Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to jarlowie. Donaran Hinder i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczerami. Znam ten głos. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz.
Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pogaleczysz pizdą. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wyhendorze kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszył się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedno, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mieszać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Oj. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawo gościnności. No nareszcie. Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożegam z nudów. Chodź tu, przybłędo. Pokaż, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Zaraz zobaczysz. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! Niech wreszcie ktoś pokaże... Noż, kurczę, 30 poziom. Pod stołem! No dalej. Niech wreszcie ktoś pokaże temu wojewusowi, gdzie jego miejsce! Pod stołem! Za szerokim ciemnym... Nie dajesz mi wyboru. Zostawiłem ciebie. Niech wreszcie ktoś pokaże temu wojewusowi, gdzie jego miejsce! Wyrwę ci jaja, ty ściele wojadzie! Ciarki mi przychodzą na samą myśl, o tym przykim urlesz. Ojciec, zapierdol tego skurwysyna, bo jak nie, to ja go zapierdolę! Ej, czemu tak brzydko mówisz? Ojciec, zapierdol tego skurwysyna, bo jak nie, to ja go zapierdolę! Jezu, ile to trwa w ogóle? Niech wreszcie ktoś pokaże temu mojemu sobie, gdzie jego miejsce! Pod stołem! Ojciec, zapierdol tego skurwysyna, bo jak nie, to ja go zapierdolę! Przeszła ci ochota? Kurde! Skupiam się, dlatego nic nie gadam. Kończmy to. Dziękuję. Łatwo poszło. Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a sala kiwa się jak dziurawa łajba. Ogień w szopie, węgiel buta. Teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne. I to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordobicie męska rzecz. Dawaj łapę, wiedźminie. Niech ją uściskam. Jest tego warta. Wiedźminie. Napij się ze mną na dowód, że nie żywisz urazy. Urazy nie żywię, ale napij się nie napijesz. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Nie żywię urazy, ale napijemy się kiedy indziej. Masz rację. Czekają nas ważne rozmowy. Szczury lądowe są wszystkie takie same. Boją się swoich ba. Oj tam. To po prostu taktyczne rozegranie. To jest jak partia szachów. Nie umiem grać w szachy. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Okej.
kumam. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Kojarzę. Chodźmy, Geralt. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Jeszcze niżej. Słyszę jakieś kroki. Strażnicy. No to przestań gadać. Kobito. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzień, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. A, z czego jaki znawca. Aha, proszę, proszę, coś tam miało miejsce. Było blisko. Jeszcze raz za gobeli? Słońce świeci, jastrząb kwili, może byśmy się... Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Co ty gadasz? Ludu. Coś pogadamy? Coś porozmawiamy sobie na jakiś temat? Nie? Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. O, ty szynszylo jedna, ty. Moren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Tak? Wygląda jak żywy. Pewnie zaraz ożyją. Najpewniej tak będzie, przez tą mgłę tutaj. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem Myszowora. Co ja mam tu niby zrobić? Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj, Jen. Jakoś mi się kurczy nie wydaje, żeby ożyły. Jak to kurczy? Zbliżają się. Są wszędzie. Wchodzić w tę górę, która tam była, a nie, że ogólnie. Jednego mniej! Nie.
Co teraz? Halo? Wpadłem do kociołka z magicznym wywarem. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. Co ty gadasz? To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Jaką próbę pakułów? Wejdźmy do środka, Geralt. A serio? Zamknę przejście. Faktycznie. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Faktycznie porozwalałem te wszystkie rzeczy. No oto i pracownia naszego druida. O, złamane grabie w szafie z książkami. Maska uroborosa. Pismo z pieczęcią myszowora do druidów. Bracia druidzi, uprzedzam was, że na Artskellig pojawiła się czarodziejka Yennefer z Wengenbergu. Wiem, że jesteście odporni na kobiece wdzięki, nie pozwalacie na to, ażeby waszym rozumem zawładnęła sukienka. Przestrzegam jednak przed tym, żeby nikogo nie zwiodła jej inteligencja i ogłada. Wiem, kim jest Yennefer, nie wiem natomiast, jaki jest prawdziwy cel przybycia na Skellige. Okej, kumam. Yennefer niezdrowo interesuje się miejscem kataklizmu, które usiłujemy zbadać. Nie wyraziłem na to zgody, ale ostrzegam, żebyście mieli oczy i uszy otwarte. Czarodziejka jest upartą i skuteczną manipulatorką. Wiem, że w przeszłości drogi jej i kracha Ancrei przecięły się. Podejrzewam, że będzie chciała wykorzystać tę znajomość do własnych celów. Jakie one są? No, o tym postaram się przekonać. Kiedy już do tego dojdzie, powiadomię was oddzielnym pismem. Bezwstydna manipulatorka sprowadza sobie prawdziwy tutaj. Rośliny rytualne. O, co? Proszę. Fabularyzowana biografia Raymonda Marlowa. Podania o dzikim podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze, podobnie jak wszystkie ludy północy, wierzą w podania dotyczące dzikiego gonu. Przerażające zjawisko to ma zawiastować wojny i nieszczęścia. Znamienny jest fakt, że w przeciwieństwie do podań z kontynentu, w wyobrażeniach wyspiarzy dziki gon nie jest orszakiem jeźdźców pędzących po niebie, ale upiornym drakarem. Stateków zowie się Naglfar i ma być zbudowany z paznokci zmarłych. Z tego powodu zabobonni mieszkańcy Skellige obcinają swoim zmarłym paznokcie, żeby nie stały się budulcem przerażającego statku. Wedle podań, Naglfar pochodzi z Morgoł, krainy chaosu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają na drakarze struktury. Wielkiej szyszki się tu nie spodziewałem. Żeński owoc. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Dlaczego? Czaszka dziecka? Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już... Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Pewnie tę czaszkę. A co powiesz o małej czaszce posągu? Nie jesteś niezdecydowanym księciem. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Porozglądam się po laboratorium. Ech. Tutaj coś jeszcze widziałem. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. O, jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Oj, dobra, daj się tam nacieszyć troszeczkę. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. O, jakiś kielich. Jakieś pismo tam jeszcze jest. Krasnoludzki trójniak. Lubi też rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Aleksander Howe szedł długim korytarzem, raz, że dźwięki, bla, 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 dobra. Nic ciekawego tam raczej nie będzie. Ale z uwagi na to, co jest tu, białe zimno. Dobra. Dobra, dawaj, szyszka albo kielich. Spróbujmy jeszcze raz. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. A? Co by pomyślał?
Mogę odebrać kielich? Się zabawić nie. Cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. O, pięknie, jeszcze kurczę, coś tam będzie chroniło to wszystko. Jasne. Nie to chciałem, Quen. Golem, serio. Znalazłam maskę. Co ty nie powiesz? Jesteśmy na miejscu. No nie słyszysz tego golema? Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... Niezbyt bystro. No to nawet ja słyszę. O. Kiedy z tobą skończę, nie weń to pułapka! Szybko poszło. Znajdę tutaj coś fajnego. Geralt, słyszysz to? Powąchaj, to gaz. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy. Czyli co? Rozejrzyj się za możliwością ucieczki. Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Zdarłam suknię. Zaczekaj chwilę, muszę to zszyć. Nie no, jest okej, daj spokój. Potrafisz szyć? Na w życiu, co? Chyba żartujesz. Zaczaruję igłę. Ojcz. Chyba będzie musiała wejść jakaś cenzura. Musimy porozmawiać z Krachem. Myślisz, że stęsknił się za nami? Bo ja stęskniłem się za tobą. No co ona się patrzy? Na jednorożca chyba, nie? O nie. Też się stęskniłam. Ech. Jaki upłodnie w ogóle. Kiedy spalisz ten cholerny rupieć? Pękłoby mi Never. Serce. Tyle miłych wspomnień. Cholera, Geralt. Czy ty masz pojęcie, ile one kosztowały? Chodź tu. Musimy się śpieszyć. Krach czeka. Ach tak? Ona według tak ogólnie książek to była trochę nie, taką... Puść grzywę. Jak to już mówić? Ja się znam. To nas gościnną w kroku. Mimo wszystko. I średnio była wierna nawet Geraltowi. Jakby, przynajmniej według tego, co ja pamiętam, jakiś czas już minął tak naprawdę, więc jeżeli coś wiecie, to śmiało poprawcie. Ale było coś, że ona starała się zwalczyć to uczucie, jakie towarzyszyło temu, co czuła do Geralta. I właśnie w ten sposób próbowała to robić, że była gościnna. Także, ciekawe. Muszę się ubrać. Odwróć się. Też tego nie kumam. Niedawno takie rzeczy, a tam muszę się przebrać. Odwróć się, no kurczę. Takie rzeczy miały miejsca tu, proszę.
Krahan Krayt pytał o was. Jesteśmy, o co ci chodzi? Weszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. To dobrze, niech się zgłaszają, co mnie to przeszkadza. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Co? Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. Albo i nie. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. No, wygląda na tandetny, szczerze mówiąc. Niech wygra z nas najlepszy! Bądź najlepsza! Merida Waleczna. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Spikerok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. No cóż. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? O człowieku. Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty. I że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie! Dam wam wszystko. Dychę do piątku. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Wiemy, gdzie mogła się pojawić. Według Yennefer, anomalia na Art Skellig ma związek z Ciri. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Yennefer, jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę? Starsza krew. Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki Myszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Art Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Jej! Może powinienem porozmawiać z Myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Art Skellig,
tuż pod moim nosem, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Dopiero nie żeby czyli. Że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A może popłynąć z nią? Proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Kiedy ze sceny zejść nie... Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Ardskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Jesus. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Dobra, nie ma problemu. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Ciri poczeka. Już i tak czeka tyle, to poczeka i tyle. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Ardskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. I nimo. No dobrze, moi drodzy, tym samym myślę, że to będzie wspaniały moment, żeby zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze.